Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, na początek taka informacja, powiem szczerze, humorystyczna, rozbawiła mnie. Otóż w godzinach dzisiaj wczesnoporannych, można powiedzieć, brałem udział w pewnej dyskusji na pewnym portalu, którego z nazwy tutaj nie wymienię, ale nie w tym rzecz. Otóż rozmawialiśmy tam z większą, jak to się mówi, ekipą ludzi na temat II wojny światowej i przyszła pewna pani, która zaczęła opowiadać, jakie to Stany Zjednoczone są niesamowite i w ogóle. No, ja zapytałem, skąd ta wiedza. Okazało się, że ta pani urodziła się, mieszkała i wykształciła się w Stanach Zjednoczonych, czyli już bardziej myśli po amerykańsku niż po polsku, mimo że po polsku mówi. No i doszło tam do takiej ciekawej wymiany zdań, bo pani oświadczyła oczywiście, że tutaj Kamala Harris jedyny dobry kandydat. Ja oczywiście powiedziałem swoje zdanie, że dla mnie to nie robi różnicy, czy to będzie Trump, czy to będzie Kamala Harris, czy Biden, czy kto inny, bo tak naprawdę oni nie mają na celu, żeby w Polsce było dobrze i uważam, że szkoda prądu na takie dyskusje, bo na to, co tam się dzieje, my nie mamy wpływu. Oczywiście konsekwencje tego poniesiemy, natomiast takie dywagacje są zbędne. Pani oczywiście się w tym momencie uruchomiła i zaczęła opowiadać, jaki to na przykład Joe Biden jest cudowny, jak to dzięki Joe Bidenowi Ameryka pomaga wszystkim na świecie, jak to Ameryka cudownie wspiera wszystkich, jak to Joe Biden ma wspaniały plan, żeby z pieniędzy podatników płacić wszystkim za studia i tak dalej, i tak dalej. Ja poprosiłem tą panią, żeby mi powiedziała chociaż jeden przykład, jak to Ameryka cudownie pomaga na świecie, i stwierdziłem, że płacenie za studia z pieniędzy podatników jest niczym innym, tylko zwykłym komunizmem, czyli zbierać wszyscy, żeby na przykład kogoś tam wykształcić, bo Harvard sobie życzy $1,000,000 za cały okres studiów. Oczywiście zostałem zwyzywany, spacyfikowany, nazwany ruskim szpiegiem, oczywiście, to nie inaczej, a na sam koniec zostałem wyrzucony, bo wiecie, jak zapytacie o argumenty jakiegoś lewaka, to najpierw krzyczy, bo im się wydaje, że jak głośno mówią, to mają rację, a później to was po prostu wyrzucają z jakiegoś portalu lub z jakiegoś pokoju, bo boją się ośmieszenia. No, taka to jest ta lewacka ideologia. Ale to było tak tytułem wstępu na poprawienie humoru, bo wiecie, jak ktoś taki randomowy mówi na mnie, że jestem ruskim szpiegiem, no to co ja mogę tylko zrobić? No roześmiać się, no bo co można powiedzieć, no. Głupota ludzka i miłosierdzie boskie nie zna granic, z tym, że co do Boga, to nie jestem tego taki pewny. Szanowni, ale żeby zacząć z przytupem i z prześwistem, to na początek taki film, który właśnie pokaże nam, jaka to jest ta pomoc humanitarna ze strony Stanów Zjednoczonych. Any evidence that these North Koreans are going to plan to go into Ukraine proper to fight, and can the Ukrainians use US weapons now to fire on the North Korean troops? Should the North Korean troops expect to be fired upon using US weapons if they arrive in Kursk or Ukraine? Well, as I highlighted, I mean, that's something we're keeping a close eye on. We are concerned that they do intend to employ these forces in combat against the Ukrainians, or at least to support combat operations against the Ukrainians in the Kursk region. So as of right now, you know, it remains to be seen exactly how the Russians and the North Koreans will employ these forces. But as it relates to the use of weapons, first of all, I would highlight that the weapons and capabilities that the United States and other international partners have provided to Ukraine are Ukrainian weapons and Ukrainian capabilities. And we've been very clear that Ukraine is able to employ those capabilities to defend their sovereign territory from threats that are either emanating from across the border or inside Ukrainian territory. Otóż, moi drodzy, tutaj na tym spotkaniu przedstawiciel Pentagonu oświadczył, że broń nie jest już nasza. I Pentagon oświadczył, że Ukraińcy mogą zabijać żołnierzy północno-koreańskich bronią amerykańską w obwodzie kurskim i na Ukrainie. Padło pytanie, czy Ukraińcy mogą teraz używać amerykańskiej broni do ostrzeliwania żołnierzy Korei Północnej? Czy żołnierze Korei Północnej powinni spodziewać się ostrzału z amerykańskiej broni, jeśli dotrą do Kurska lub na Ukrainę? I odpowiedź brzmiała następująco. I tutaj cytat.
Obawiamy się, że Rosja zamierza wykorzystać te siły w działaniach bojowych przeciwko Ukraińcom lub przynajmniej wspierać działania wojskowe przeciwko Ukraińcom w obwodzie kurskim. Jeśli chodzi o użycie broni, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że broń i zdolności, które Stany Zjednoczone i inni partnerzy międzynarodowi dostarczyli Ukrainie, to ukraińska broń i ukraińskie zdolności. Daliśmy jasno do zrozumienia, że Ukraina może wykorzystać te zdolności do ochrony swojego suwerennego terytorium przed zagrożeniem. I tu jest, moi drodzy, taki fikołek lingwistyczno-polityczny. Dlaczego? Daliśmy do zrozumienia, że Ukraina może tej broni użyć. Czyli mówiąc krótko, by coś, to tak, ale gdyby coś, to my nic o tym nie wiemy. Tak to wygląda. Bo Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, że zaognienie tego konfliktu z Koreą nie przyniesie nic dobrego, szczególnie im. Także w tej chwili to jest taka spychoterapia. To już jest wasze, róbcie sobie co chcecie, a jak komuś zrobicie krzywdę, to już nie jest nasza broszka. Tak to bym ujął. Ale to jest mniej więcej na tej zasadzie, jakby dać małpie kałasznikowa. Oglądaliście pewnie ten filmik na YouTubie, prawda? No właśnie, moi drodzy, to się samo komentuje. Moi drodzy, ale to jeszcze nie jest koniec tak zwanego tematu rakietowego związanego z Ukrainą. Jako ruski szpieg, no muszę wam tu przekazać, no kurczę, z New York Timesa materiał. No trudno, jakoś z tym musimy żyć. Tak jak powiedział New York Times, Zełenski poprosił USA o rakiety o zasięgu 2400 km. I New York Times opisuje tajne punkty planu zwycięstwa. Cytuję. W jednej niepublicznej części planu zwycięstwa Zełenskiego zaproponował nienuklearny pakiet odstraszania, w ramach którego Ukraina otrzyma rakiety Tomahawk. To całkowicie niemożliwa prośba. Tak powiedział wyższy rangą urzędnik amerykański. Tomahawki mają zasięg 2,5 tysiąca mil, czyli siedmiokrotnie więcej niż zasięg systemu rakietowych dalekiego zasięgu ATAGMS, który Ukraina otrzymała w tym roku. Urzędnicy amerykańscy stwierdzili, że Ukraina nie przedstawiła Waszyngtonowi przekonującego argumentu na temat tego, w jaki sposób użyje broni dalekiego zasięgu. Ponadto lista celów Rosji znacznie przekracza liczbę rakiet, które Stany Zjednoczone lub jakiekolwiek inny sojusznik mógłby dostarczyć bez narażania się na stratę rakiet przeznaczonych do potencjalnych problemów na Bliskim Wschodzie i w Azji. Moi drodzy, świadczy to tylko o jednym, że Ukraińcom nie zależy na pokoju. Mówię tutaj o tej grupie trzymającej władzę. Oni cały czas chcą mordować ludzi. I w tej chwili już chcą wyjść dalej. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że są podpuszczani, a żel Boba nie robi nic innego, tylko wypełnia rozkazy. No już takich kiedyś mieliśmy w historii, którzy wypełniali tylko rozkazy. No jak skończyli, to my doskonale wiemy. Oczywiście nie wszyscy. Natomiast tutaj rządza mordu u tych tak zwanych polityków, no jest po prostu, wchodzi w granicę opętania. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, kojarzycie tych Czeczenów, czyli tą armię Ramzana Kadyrowa z tego batalionu Ahmad. Tak, moi drodzy, śmieją się oczywiście wszyscy z nich, że to jest tiktokowe wojsko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest do śmiechu tym, którzy mają przeciwko nim walczyć. Obecnie Ramzan Kadyrow jako naczelny dowódca sił zbrojnych Czeczenii wydał im rozkaz. I ja wam tutaj ten filmik zaprezentuję, gdzie on to wszystko mówi dla telewizji rosyjskiej, telewizji białoruskiej i telewizji czeczeńskiej. Z nami, że ty nie pozwolę. Ja dzisiaj dał wszystkim komandirom, którzy znajdują na przedowej, nie brać plen, uniknąć.
и усилить борьбу еще более 100% ДОН, чтобы понимали, как чеченцы ДОН еще могут ДОН, дополнить ДОН свои военные возможности. Tak, moi drodzy, Ramzan Kadyrow polecił wszystkim czeczeńskim dowódcom na linii frontu północnego okręgu wojskowego nie brać jeńców, niszczyć i jeszcze bardziej zintensyfikować walkę o 100%. Po to, żeby wszyscy zrozumieli, że Czeczeni mogą nadal być wartymi wojownikami. Powiem tak, dla nich to jest pokazówka, a zwróćcie uwagę, że te bataliony to tak naprawdę są zawodowi zabójcy. No tak to wygląda i tu nie ma żadnej czarów ani wiedzy tajemnej. Zajawiam oficjalnie, samej gorącej toczki Ukrainy, государства i Республіки будут занимать именно чеченские бойцы. Бойцы, которые служат, служили на пути Ахмата Хаджи Кадырова. Если вы действительно, Дон, хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. I ci, którzy są tam na siłę zbierani na Ukrainie z ulicy, wrzucani do busów i wysyłani na front, to są żadnym przeciwnikiem dla takich zawodowych, jak to się mówi, zbójów, którzy są od maleńkości ćwiczeni w takich walkach. No cóż, podobno to było TikTokowe wojsko, tak? Moi drodzy szanowni, wspominałem wczoraj o Szwecji, jak to w 1939 roku nominowała Adolfa Hitlera do Nagrody Nobla. No to teraz wam powiem, że idą po całości i nic nie zmądrzeli. W tej chwili na waszych ekranach są to szwedzkie media. Tak, otóż Szwecja opracowała własną strategię pokonania Rosji. I teraz słuchajcie, bo w tym piśmie Aftonbladet napisali: zauważyli istniejące ryzyko, że front wkrótce się zawali i aby temu zapobiec, proponują rozwiązania szeregu problemów. Otóż Ukraina powinna umieścić swoją artylerię blisko linii frontu, aby zabić więcej Rosjan i tym samym spowolnić ich postęp. Ukraina powinna otrzymać jeszcze więcej sprzętu wojskowego. Kraje Unii Europejskiej powinny zmobilizować swoją gospodarkę, zainwestować w przemysł obronny, jak również wesprzeć Ukrainę swoimi żołnierzami. No cóż, kiedyś ktoś powiedział, że mowa jest srebrem i milczenie złotem. No w tym wypadku dla Szwedów milczenie byłoby szansą na brak kompromitacji. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Moi drodzy, ale na obecną chwilę dosyć o Ukrainie i, jak to się mówi, tym stanie umysłu. Ja tu chciałem zwrócić się w kierunku tak naprawdę jedynie jednym z kilku tak naprawdę trzeźwo myślących polityków Unii Europejskiej. Chodzi mi o Viktora Orbana. O co chodzi? Otóż Viktor Orban jest przekonany, że obecny polski rząd, na którego czele stoi premier Donald Tusk, został nielegalnie doprowadzony do władzy przez Unię Europejską w wyniku spisku mającego na celu usunięcie władzy z legalnego polskiego rządu, prawicowej partii o patriotycznym stanowisku. Co powiedział Orban? Tusk i jego koalicja pokonali rządzącą prawicę Prawo i Sprawiedliwość w wyborach w 2023 roku rekordową frekwencją wynoszącą 74%, co Orban uważa za wysoce podejrzane. Poprzedni polski rząd przyjaźnił się z partią Orbana i też miał własną wizję niektórych kwestii demokracji, odmienną od poglądów Unii Europejskiej. Utrzymywali niezależną politykę w zakresie migracji, tożsamości płciowej i ekonomii, co wywołało niezadowolenie w Brukseli. Po obaleniu Prawa i Sprawiedliwości rząd Tuska zaczął odbudowywać zniszczone przez swoich poprzedników tzw. instytucje demokratyczne na wzór Unii Europejskiej, tyle że utrzymał dotychczasową twardą politykę antyemigracyjną. W ten sposób nasz przyjaciel Tusk został premierem Polski. Potrzebują marionetkowego rządu. Każde imperium takie jest. To mówi Viktor Orban. Orban powiedział również, że Bruksela knuje podobny plan dla Węgier.
Cytuję, ten sam scenariusz rysuje się teraz w przypadku Węgier. Wcześniej Orban oskarżył przewodniczącą Komisji Europejskiej Reichsführerin Ursula von der Leyen i przywódcę największego bloku politycznego w Unii Europejskiej Manfreda Webera o spiskowanie przeciwko niemu osobiście. Orban ze swoim blokiem partii eurosceptycznych przyprawiał Ursulę i jej gang oszustów o wielki ból głowy. Ten Orban zawsze podważa demokratyczne fundamenty Unii Europejskiej. Nie pozwala na zalew swojego kraju migrantami, nie chce rezygnować z rosyjskiego gazu, przyjaźni się z Putinem, przyjechał do Tbilisi i wtrąca się z tworzeniem Majdanu. Go wina należy po jego stronie i jak najszybciej trzeba go usunąć. To oczywiście jest sarkazm, ale to powiedział Viktor Orban. Moi drodzy, pełna zgoda z panem premierem Orbanem. No, facet dba o swój kraj w przeciwieństwie do naszego rządu i dlatego jest niewygodny dla Unii Europejskiej. Tak jak również minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Sziarto, który jest człowiekiem młodym z otwartym umysłem, no też jest niewygodny dla Unii Europejskiej. Pozazdrościć Węgrom takich polityków. Moi drodzy, ale to jeszcze nie jest koniec z Węgrami. I tutaj proszę mi wybaczyć, jeżeli źle wymówię nazwisko. Tak, wiem, mimo że moim najmłodszym szwagierem jest Węgier, pozdrawiam Rolanda, no to z węgierskiego tylko umiem Lengyel Sogor, czyli polski szwagier. Tak. No tak, umiem. Natomiast tutaj na waszych ekranach w tej chwili to jest materiał z węgierskich mediów. O co chodzi? Węgierski wywiad udaremnił próbę wykorzystania węgierskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego do dostarczania broni Ukrainie. Tak to oświadczył szef administracji Viktora Orbana, Gulyás Gergely. Napisał w Magyar Nemzet. Gulyás Gergely podkreślił, że Węgry nie będą dostarczać broni i amunicji Ukrainie. Węgierska produkcja wojskowa stała się celem zagranicznych służb wywiadowczych. Tak zauważa węgierska publikacja Magyar Nemzet. I stworzyło to zagrożenie, że jej produkty mogą po kradzieżach trafiać na Ukrainę. No widzicie, moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, Węgry potrafią dbać o swój interes i jako jedyni tak naprawdę w Europie robią wszystko, żeby zaprowadzić pokój, bo cała reszta patrzy, żeby tylko wygubić narody. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, było o Ukrainie, było o Węgrzech, no to teraz przenieśmy się na Bliski Wschód. Na waszych ekranach w tej chwili to jest nowy sekretarz generalny Hezbollahu. Nazywa się ten pan Naim Qassem. W swoim pierwszym przemówieniu po wyborze obiecał swoim zwolennikom zwycięstwo nad syjonistami pomimo wszystkich poświęceń. Naim Qassem obiecał również, że będzie kontynuować postępowanie zmarłego przywódcy organizacji Hassana Nasrullaha. Zauważył, że Hezbollah nie przestanie wspierać palestyńskiego ruchu oporu w Strefie Gazy oraz powiedział, że święta wojna z syjonistami nie zakończyła się. Moi drodzy, o czym, jak to się może odbić na nas tu w Europie? No tylko na jednym, coraz więcej nielegalnych emigrantów, którzy będą korzystać z tej sytuacji, którzy tak naprawdę nie są z krajów objętych tamtym konfliktem zbrojnym. A ponadto, no cóż, można się spodziewać również osiedleńców z kraju, który obecnie okupuje Palestynę, bo u nich przecież wojna. Już to ćwiczyliśmy, od 2 lat to ćwiczymy. Dajcie znać w komentarzu, jak wy na to patrzycie, bo taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, było o Hezbollahu, wspomniałem o Izraelu, no to obejrzyjcie ten materiał. Tak, moi drodzy, jest to mechaniczna Lilith, demonica z mitologii żydowskiej. Przechadza się ulicami Tuluzy. Mobilny pomnik Lilith przechadzał się ulicami Tuluzy od 25 do 27 października w ramach zakrojonego na szeroką skalę widowiska plenerowego o jednoznacznym tytule Wrota Ciemności. Wokół posągu odbyła się parada innych satanistycznych postaci, a także konstrukcje przedstawiające płonące kościoły, odwrócone krzyże i inne profanujące chrześcijaństwo symbole. Kościół opierał się sabatowi najlepiej jak mógł, ale biuro burmistrza odrzuciło wszystkie prośby. Powiem szczerze, zawsze zadziwia mnie bezmyślna ta publiczność, która pyta, za co nas karzesz, Panie Boże, później, kiedy są takie dziwne sytuacje, prawda?
teraz w centrum miasta, to właśnie ta publiczność najbardziej jest zainteresowana tym zjawiskiem. Gdyby nie ta publiczność, takie zjawiska nie bałyby miejsca. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli wdepnęliśmy, że się tak wyrażę, na pole religijne. Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach jest to maskotka oficjalna roku świętego 2025. Maskotka nazywa się Luz, po włosku światło. Chciałem tylko przypomnieć, że w Biblii Lucyfer nazywa się ten, który niesie światło. W wolnym tłumaczeniu oczywiście. Czyli tak wspomniałem, luz, światło, to jest ogłoszona przez Watykan oficjalna maskotka roku jubileuszowego 2025. Ogłoszono to 28 października 2024, czyli kilka dni temu, przez Rino Fisella, zaprojektowana przez Simona Lenon, właściciela TikTok. Tak, moi drodzy, tak, to jest jeden z właścicieli TikToka, ale ta maskotka ma psa Santiano oraz przyjaciół Fe, Xin i Sky. Podobno ta maskotka reprezentuje katolickiego pielgrzyma. Ma ona niebieskie oczy, w których widać połysk światła w kształcie muszli świętego Jakuba, tak zwanego Saint-Jacques'a. Ale ma niebieskie oczy, ubrana jest w żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Zauważyliście, że ma błękitne włosy, tak. Nosi zielone kalosze ubrudzone błotem, tak, są tam takie plamy błota, a na szyi nosi różaniec misyjny. Oczywiście tu też ma taki pastorał. A dajcie znać w komentarzu, ile widzicie satanistycznych symboli na pierwszy rzut oka? Ja nie będę mówił, a wy, moi drodzy, napiszcie w komentarzu. Tak, szanowni, takimi rzeczami zajmuje się Watykan. Robią wszystko, żeby ten kościół po prostu upadł. I moi drodzy, a żeby zakończyć ten odcinek, no oczywiście musi być suchar. A suchar to chyba taki będzie a propos do ostatniego tematu. Otóż spotyka się dwóch ojców i jeden mówi do drugiego: słuchaj, te moje dzieci to traktują mnie jak Boga. Naprawdę? Tak cię kochają? No nie do końca. No przede wszystkim ignorują moje istnienie, a rozmawiają ze mną tylko wtedy, kiedy czegoś chcą. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście, komu się podobało, gorąco zapraszam do lajkowania. Pamiętajcie o subie i żeby puknąć mnie tam w dzwoneczek. Jutro przygotowujemy się do święta wszystkich świętych. Tak, moi drodzy, mówimy wszystkich świętych, bo to są imieniny wszystkich świętych. Święto zmarłych zostało tak naprawdę w Polsce ta nazwa w czasach komunistycznych narzucona. No, dlaczego, to już doskonale wiemy. Przygotowujemy się do wszystkich świętych. Będziemy sprzątać mogiły naszych poległych lotników tutaj na ziemi walijskiej. Na pewno zobaczycie materiały z tego, ponieważ chcemy, żeby ta inicjatywa rozeszła się bardziej do wszystkich, gdzie jesteście, gdzie mieszkacie, tak naprawdę na całym świecie. Ci, którzy oglądacie, na pewno w waszych okolicach są jakieś mogiły, szczególnie Polaków. Pamiętajcie o nich, bo większość o nich już zapomniała. Dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej!